tam. Tak od razu przyjebałem. Nie, chcesz, tak. Nie chcąc. Głowę urwać. Ale niechcący, wiesz? Naprawdę niechcący. Planowałem, mówię, a obalę go, poddam, będzie tak bezpiecznie, nie dla każdego. No a niestety zamochnąłem się, chciałem zrobić obalenie, a tu widzisz, weszło. Daniel, a jak się czujesz z tym, że nic nie pokazałeś w tej walce oprócz tego jednego lewego sierpowego? Ale mówiłem ci, że będzie walka moja nudna, nie? No. No właśnie. I słaba. Tak szczerze, Daniel, ta lewa twoja strona dzisiaj niczym wilk polowała. Czy taki plan był na tę walkę? Bo i kopnięcia, no i lewym się skończyło. Tam głowa poleciała w trybuny. Wiesz, jak zawsze mówię, wszyscy to wiedzą, ja nie mam planu na walkę. Nie mam taktyki, wychodzę, biję się. To jak, wiesz, się walka ułoży, no to tylko od tego na górze zależy. Przyjął twoje warunki twój przeciwnik, Jewgeni Erohin. Czy gdzieś tam poczułeś któryś z jego ciosów, czy nie? Bo wszystko trwało krótko, ale to jest waga ciężka i te łapy trochę ważą. No tak, ale widziałeś mój brzuch. Jest tłusty, jest dobra amortyzacja, więc nic nie poczułem, jak próbował uderzać na brzuch. No dobra, to od razu pytam, czy ta waga podkorek, bo limit kategorii ciężkiej to jest 120, a ty masz 19, to jest plan, czy po prostu znowu, że tak powiem, się źle prowadziłeś? Wiesz co, nie trzymam za bardzo teraz diety, nie mam na to czasu, ale z tą wagą czuję się naprawdę bardzo fajnie, nie przeszkadza mi ona, więc niech jest sobie taka będzie, jaka jest. Ta karta się odwróciła po przegranej w Federacji ACA, teraz są dwie wygrane, no i już w klatce zostałeś zapytany o to, czy myślisz teraz o pojedynku o pas? Tutaj w Łodzi zostanie wyłoniony mistrz w tej kategorii. Ode mnie to nie zależy. Zależy to od włodarzy. Jeżeli będą chcieli, żebym się bił o pas, bardzo chętnie, tak? Więc nie mam z tym problemów. Jeżeli będą uważali inaczej, też to zaakceptuję. A kiedy chciałbyś ponownie wyjść do klatki? No bo wszystko trwało króciutko. Bez szwanku chyba na afterparty pojedziesz nawet. Jadę prosto do domu. Wiesz co, kiedy mi dadzą walkę, wtedy wyjdę, czym szybciej, tym lepiej. Poszedłeś, Daniel, za ciosem dosłownie, bo padł na deski. Już był wtedy moim zdaniem zamroczony, ale sędzia nie przerywał. I tak widziałem, że było lekkie zawahanie jednak, ale ten instynkt wygrał, instynkt zabójcy. Nie. No wiesz, tak się mówi, no. Nie, wiesz co, naprawdę, myślałem, że już jest, widziałem po oczach, że odpłynął. Patrzę, sędzia nie przerywa, mówię, no to trzeba tam dobić, nie? No i te cios czy dwa na ziemi to już były w sumie tak naprawdę niepotrzebne, nie? A widziałeś, jak się zachowywał Erohin w narożniku? Bo ja mam takie wrażenie, że on się nie do końca zgadzał z tym przerwaniem, chociaż moim zdaniem on chyba nie pamięta tego, co się stało. Wiesz co, nie wiesz, jak to jest, jak dostajesz kaosa, nie? Więc wtedy nie pamiętasz tego, co się stało i w ogóle, więc miał do tego prawo, nie? A słyszałeś wsparcie z trybun, bo myślę, że Polacy mogą tutaj naprawdę, mówię o zawodnikach, bić brawo dla publiczności, która dosyć głośno tutaj, jak na ACA, daje radę z tym dopingiem. A, słyszałem, bardzo za to dziękuję. Gonczarow Johnson dzisiaj w main evencie, rozstrzygnie się kwestia pasa ACA, zobaczymy, kto będzie pierwszym mistrzem ACA w kategorii ciężkiej. Masz swój typ na tą walkę, albo inaczej zapytam, z kim wolałbyś się bić, jeżeli dostaniesz walkę o pas? Nie wiem, bo nie oglądałem ani jednego, ani drugiego tak naprawdę, standardowo, więc wszystko mi jedno. Ja jestem zawodnikiem, który uważa, że chce się rozwijać i nieważne z kim, ważne, żeby się bić, tak? Nie będę sobie wybierał przeciwników, bo ten mi bardziej pasuje, czy mniej. Wychodzę, walczę. Jak z tym czasem, Daniel, bo chyba nawet w hotelu nie spałeś, nie widziałem cię, więc zgaduję, że dojechałeś do Warszawy po ważeniu i potem dzisiaj z powrotem do Łodzi. Nie, spałem w hotelu dzisiaj. No właśnie cały czas spał, dlatego go nie widziałem. No właśnie, okay, nie, chodziliśmy po mieście i w ogóle, więc wiesz, wszystko luz. Daniel, dużo się mówi o twoich skarpetach, teraz ich nie widzimy, ale podobno jakieś specjalne takie edycja na ACA, czy to prawda, nie, no, czy nie? Wczoraj na wagę takie długie podkolanówki, no ale że wymyślili, że trzeba wchodzić bez butów, bez skarpetek, więc musiałem je zdjąć przed wyjściem na ważenie. Na którym nie było wagi, co ciekawe. No właśnie, bo waga była rano, więc to było tylko spotkanie takie dla kibiców. Dziękujemy. Wielkie dzięki.